Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku Ucieczki z Piekła, z serii, w której dowiadujemy, że Elohel jest zagotpisywany dziewczyną podczas rankeda. Nie istnieje! No nie istnieje, nie? Tutaj widziałem dosyć mocny statement na Twitterze. Ja i nikt, gdzie leży sobie ziomeczek, gra i na nim laseczka. Niech was ręka boska chroni przed gamerami. I tutaj pani Elżbieta napisała: serio, mój nowy hot take jest taki, że wszyscy są p***nięci, nawet jeśli tylko grają z kumplami, to są p***nięci. Wszyscy ich kumple i tak ma kręg znajomych do wyjebania, tak czy siak. No pierdolę. Nie, a potem druga odpisuje: mój chłop jest gamerem, ale odpisuje mi kiedy gra i nawet woli pogadać ze mną zamiast pograć ze znajomymi. No i właśnie przez takich ludzi wy, chłopaki, nie możecie wyjść z Elohel, bo jakiś cwaniak zamiast skupić się na grze, na tym jak wygląda sytuacja na mapie, gdzie trzeba zejść, no to trzeba się zaltabować, pójść pod tower, nawet pisać dla laseczki, bo wielka księżniczka nie może poczekać 30 minut. Jak kocha, to poczeka i zrozumie, że odpisywać to można w kolejce, a nie w środku teamfightu. Ale kochany mój ma na przykład totalnie wywalone i nie odpisuje przez cały dzień. Ciekawe wiadomość od kolegi Synkrofa. No więc, jeżeli jesteście laseczkami i wasi chłopacy wam nie odpisują, bo grają w League of Legends, to nie jest nic złego, to nawet dobrze. To znaczy, że mają mindset zwycięzcy. No jak są w trybie Nirwany, to trzeba zrozumieć, że muszą się skupić tylko na jednym. A my wchodzimy do gry, mamy mid lane, mamy też aktualnie platynę jedynkę już. No i dzisiaj wydaje mi się, żebym zagrał Vladimirem, specjalnie z dedykacją dla użytkownika XN Oliwierek, gracz ligi, który od początku tej serii pisze: siemanko, Nosferatu Vladimir. No to dowozimy. Dowozimy Nosferatu Vladimira. Fun fact, XN Oliwierek, gracz ligi, to jest właśnie ten Vladimir z tego coachingu. Vladimir to jest czempion dosyć zmienny, więc zobaczymy, jakie są aktualnie sentymenty. Chyba najbardziej stabilny phase rush, chociaż tu widzę, że no phase rush, raczej phase rush. Mało kto gra jakiegoś drukarza jeszcze, albo Conquerora. Elite 500 z phase rushem. Pytanie, bo tutaj trochę gra maski, trochę gra właśnie Cosmic Drive na pierwszy, więc nie wiem, czy który build zagramy. Jeszcze zobaczymy. Nilach, Thresh, Briar, Kaylin, no to akurat Vladimir siedzi. Nosferatu skin, tak jak widz prosił. I tutaj co ciekawe, gramy double skalujący HP i ability haste'a. To raczej zrozumiałe, bo gdzieś tam to HP daje mega value na Vladimirze, nie? Jeżeli masz więcej HP-ków, to jeszcze zamieniać się w AP. No i haste potrzebny. Na drugim może buty zagramy, no zależy w kogo będziemy grać. Jeżeli ja mam grać w Kaylin, no to raczej nie musimy się nic martwić, ale spodziewałbym się, że to będzie ten człowiek, bo nie dość, że ten piknął Kaylin i zbanął na Susa, to ten nic nie piknął i zbanął Cassiopeia, więc moglibyśmy się spodziewać teraz midlanera. Zobaczymy, co będziemy grać. Lissandra, okej, that's fine. Jakbyśmy grali w coś takiego bardziej pokującego, jakąś Orianę, Syndrę, coś tego typu, to wtedy pokusiłbym się właśnie o second winda, ale tak to wydaje mi się, że możemy na spokojnie coś takiego zagrać. I patrząc na ich team, raczej bardziej mi się podoba ten build Riftmaker w Liandry, bo oni są raczej short range i raczej gdzieś tam będziemy mogli długo stać w tych fajtach. Nie wiem, czy tu Conqueror nie byłby lepszy. Widzę też tutaj, że enemy Kaylee ma 86% win ratio i jest tak zwanym smurfem, więc gramy na Kaylee smurferkę. Prawda, dwie ostatnie gry kolega przegrał, więc chyba nie jest aż w takim gazie. No ale coś nie coś można tu powiedzieć, że smurfuje. Zobaczymy sobie, jak sobie poradzimy w grze na smurfa. O tyle dobrze, że teraz gram Vladimirem. Vladimir to jest champion, którym dosyć grywałem. Grywałem sporo Vladimirem swego czasu. Wiadomo, ostatnio trochę mniej, ale nie da się ukryć, że tego ludzika mam w miarę ogranego. Matchup gramy w Lissandrę, więc to raczej będzie matchup tego typu, że będziemy puszowani. Ciężko będzie nam zdobyć jakiś priorytet, w szczególności w wczesnych fazach, ale nie musimy się jakoś martwić mocno o nasze zdrowie i o to, żeby nie umrzeć, więc wydaje mi się, że na spokojnie powinniśmy się wyfarmić. Tak, gdzieś Vladimir na tym polega, że na początku jesteś jako taki trochę bezużyteczny, a potem właśnie na tych dwóch itemach w okolicach tam 11-13 poziomu zaczynasz być prawdziwą bestią. Więc na tym się skupimy, żeby mieć 10 klipów na minutę do tamtej minuty 19-20, a potem już się przejedziemy po przeciwnikach. Oczywiście ktoś tutaj ma komputer z gówna ulepiony, no ale koniec końców udało nam się do tej gry wejść. Zacznijmy z Doranem. Doran spoko, kiedyś byś myślał, jest mana na Vladimirze? Po co ci to? No, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, no to Doran, jak widzicie tutaj, if you can't gain mana, regenerate 45% of the value as health instead. Czyli normalnie Doran ci daje manę za każdą sekundę, no teraz ci daje hapeki, jak grasz Vladimirkiem, albo jakąś Akali czy coś. Nawet nie tracisz żadnych statystyk. Mamy tylko 22 AP, no bo to jest z tego Dorana tylko, no ale to nam pasywka coś daje. Spokojnie musimy poczekać, no bo właśnie wzięliśmy jeszcze runy pod skali. Dwa razy skalujące HP-ki, ability haste. No early game tutaj jest tragiczny, raczej nie spodziewałbym się, że coś wykręcimy. Tu też w sumie mógłbym zwardować na początku kurczaki. Jestem trochę spóźniony, troszkę się tutaj rozgadałem. Fajnie by było, jakby to już było zwardowane. Okej, nie będę miał przyczyn. On stracił trochę HP na tej Lissandrze, nie wiem z czego. No, ale taki tradik dla nas jest okej, bo przede wszystkim no weszliśmy trochę do tyłu, ale nas to nie powinno boleć, bo my rzucimy dwa razy Q. Gdzieś tam te HP-ki nam się odnowią na luzaku.
z Wladimirem chcesz się tradeować we wczesnych fazach. Wiadomo, z głową trzeba, ale takie trady, które są troszkę przegrywające, są w porządku. Najważniejsze, kupić się na CS-ach. Okej, okay. Garen zabija. Level 1. Więc zajebiście. Zobaczcie, że mamy full HP. On w sumie też troszkę full HP ma. Ma też ten taki tradzik. Nic nieznaczący. Na bocie całkiem okej okay wymiana, bo 2 za 1. Dobra, jest Briar. I wiemy też, że raczej w nas nie będzie wchodzić. Robiła tu kurczaki, będzie teraz robić to. Więc my po prostu weźmy sobie. Można tu Q wziąć. O, można by wziąć pula. Wezmę tego pula, tam nie ma zbyt dużego znaczenia. My i tak na razie tutaj farmimy. On będzie musiał chyba oddać kraba, bo my prawie tu nie będziemy mieli. Ale jak na razie, so far idealnie nam tutaj to się ustawia. Więc teraz tak, chcemy ustawić sobie idealnie creepki pod towerem, żeby je wziąć. Co prawda, to tutaj nie wyszło. Podchodzisz bliżej, bo jeżeli podchodzisz bliżej, to ten autoatak krócej musi lecieć. Wtedy jest szansa, że po prostu szybciej doleci niż tower. Jesteś na elegancko w stanie wyfarmić. Dobra, tutaj możemy polecieć do przodu, do odciny z nią. Do odcina, raczej do odcina, po prostu na parę autoataków. Wróćmy się jeszcze. Okej, okay. Okej, okay. Tam chłopaki wygrali wojnę na rzece. Więc fajnie, fajnie. A my na spokojnie CS-ujemy. No i też fajnie się tradeować tym Wladimirem, tak w early game'ie. Tak żebyś zawsze z tego Q coś zyskiwał. Żeby zawsze gdzieś tam coś wyleczyło. I zaraz tu podejdziemy. I nawet jak taka luźna wymiana, no to przede wszystkim my mamy dwie potki jeszcze, więc te HP-ki na pewno będą się zgadzać. A po drugie, on traci bardzo sporo many. Okej, okay. On tu raczej jak coś to dedek. Nie wiadomo jak tutaj wygląda sytuacja od dołu. O, jest streszyk. Proszę bardzo, odpalmy potkę. O kurde, ale ta Briar wyjebała. Aż takiej bomby to szczerze się nie spodziewałem. Ale ta Briar dostała teraz spore buffy, nerfy. Co ona tam, nie wiem co oni z nią robią. Ja też, że nie zdodżowałem tego hooka, więc no, jesteśmy bez flesza. Kupujemy maskę na pierwszy. Możemy kupić taki zestawik po prostu. Nawet nie zdąży dopuszczać tego, bo on miał problemy z maną. Więc nawet chyba nie zdąży dopuszczać tego wave'a. Nasze creepy zatrzymają. Więc fajnie, fajnie, mega dobrze dla nas. Gdyby coś się działo jeszcze, to zawsze można spalić ghosta. Ghost, żeby dobiec na linię, jest okej opcją, zwłaszcza w tych wczesnych fazach. No i zobaczcie, że on tu jeszcze nie cofnął. Mimo, że ma szóstkę, no to nie wiem co on tu zrobi, bo on nie ma many. To przez to właśnie, że graliśmy te trady, udało nam się go wyforsować z many. Więc zaraz lećmy. On co prawda tutaj dalej już może być ciężko. Czy mieli jakieś spelka czy coś więcej. Do luzaku go zabijamy. On się cofnie teraz i stepuje. My możemy tego wave'a troszkę osłabić. No jednak to jest zbyt duży. Chcemy, żeby on tutaj stał, ale nie chcemy, żeby aż tak mocno się skraszował w nasz tower. Więc lekko osłabiony. Teraz ten ziomek tu już jest. Zobaczmy, może uda nam się w kół w niego rzucić. Generalnie Q zawsze w ludziki i w kampy w lesie. Więcej leczy. Więc jest to spoko opcja. Możemy tutaj lecieć razem na niego. Bo za bardzo nam tutaj odpalił. Okej. No i znowu zostaje wypokowany z linii kolega. Tu jeszcze użyjmy E. No i teraz ten wave się pushuje, więc my trzeba go dopchać do towera. On to jest całkiem low, więc może zaraz poszukamy jakiegoś zabójstwa. Kontestujmy, kontestujmy, nie dajmy mu creepów brać. Jak możemy. Taczka trafiona, więc kurde, klasa. On robi Drake'a, no ale my tam potrzebni nie jesteśmy, bo wiemy, że Briar była w topie. No i tam gdzieś coś pod topem kminią. On nie ma R-ki, może i do mnie Briar. Ale ja tutaj też mogę odpalić Ghosta po prostu i kolegę przelecieć. Co prawda zabrakło jednego autoataku, koniec końców. To bym podszedł, rzucił Q-ska, wziął to. Wziąłem jeszcze jednego Q-ska rzucił, ale tutaj bym mu to zabrał. Więc sobie było trochę smutne. Pytanie, czy tutaj gdzieś znajdziemy Briar? Okej, okay. Powinna być znaleziona koleżanka. Łeb się do nas puszuje. Ja tutaj bym rzucił jeszcze jedno Q, trochę mu pomożemy, no przede wszystkim wyleczymy się bardzo dużo. No i gitara się ma. Trochę tą presją z mida wzięliśmy. Czy on flesza o nam idzie? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że flesza nie powinien mieć. Szkoda, że tam nie zdaliśmy radę jej zabić. No to trochę przez to, że mamy bardzo skalujący build. Nie mamy AP w runach. Myśmy mieli w sumie double AP, to raczej by tutaj deadła koleżanka. No ale co się odwlecze, to się nie upiecze, czy jak tam to mówią. Mamy inne priorytety, nie? Teraz nie zabiliśmy, ale
potem będziemy nie do zabicia. Nie można mieć wszystkiego, nie? Albo jesteś teraz bolerem, albo odkładasz na starość. Jest okej, okay. Fajny tradzik. Ja bym poleciał dalej z nią. Tyk, jeszcze jedno Q. Okej, okay, teraz W, żeby wybejtować jego R-kę. Tylko ona nie weszła mu raczej na cooldown. Chciałem wziąć, zrobić taką sztuczkę typową, że rzucasz Q pod towerem i od razu rzucasz W. Prawda, jeden tower shot został stankowany. Ale jest fine. Ty w ogóle też... Zabrakło mu trochę obrażeń. Czuć też to leczenie z Mountain Drake'a. Znaczy Ocean Drake'a. Ten Ocean Drake nas tutaj uratował, bo tam było... Było to wszystko. Tak jak widzieliście, to mu na cooldown nie weszło. Zabrakło zaprawdę mi trochę ubrań, żeby to jakoś sensownie wyglądało. Tu nie wiem, czy to nie jest troszkę overstay z mojej strony. Dobra, Briar tu nie powinno być, więc możemy sobie rzucić W, plamę, żeby jeszcze to szybko dopuszować. No i zajebiście jest. Briar jest w topie, okej, to widzimy. Nasz top laner no troszkę przesadza, o jednak może nie przesadza. Ale tutaj fajnie jeszcze krzakiem zagrał, no nic tu zabrakło. No i my mamy w tym momencie, mogę by kupić całą maskę, no. Nie jesteś liderem z Makera, trochę szkoda. No dobra, dopchamy książką, bo kto czyta nie błądzi, jak to mówią. Gdzieś tam dodatkowa AP zawsze się przyda, 11-15 będziemy mieli dopiero buty. Więc na razie troszkę wolny ten Vladimir. No ale 93 creepy w 10 minucie, tak właśnie tym Vladimirem trzeba grać. Jak chcę wziąć camp sobie plate'a. Ne, kolego, znamy takie numery. Szkoda, szkoda, że tego Riftmakera jeszcze nie ma. I wychodzimy przed creepy. No nie dajmy, on teraz tutaj albo się z nami bije. I może z początku trochę wygra trade. Ale w idealnym świecie nie wziąłby tamtego creepa. No ale dla nas ten trade nie ma znaczenia, bo zobacz, ja teraz rzucam tu Q. Chciałem zej zwardować sobie. Widzę, że tam jest jakaś wojna. Więc może po prostu pobiegniemy. Odpalam od razu ghosta, żeby jak najszybciej dobiec. Reczka, no i go w to Briar. Pierdolmy się w tańcu. Okej, okay, to jest jeszcze Lissandra. Cała mafia jest. Ja po prostu ucieknę sobie tędy. I siemanko, żegnam. Prawda, szkoda, że tam nie zabiliśmy. Zabrakło nam trochę bomby, no i też ten Izrael dostał taką puka niefortunnego. No chyba też mieli wizję, bo się zaczęli cofać. Bardzo stabilnie to zagrali. No ale tak czy siak, presję na mapie mamy. Ja mogę się cofnąć, kupić teraz całego Riftmakera. Wydaje mi się, że to będzie idealne. Kiedy recoluje na wardzie? Jeżeli recoluje na wardzie, to im przerwie z E. Jeżeli nie, to raczej nie. Ale dobra, jest Riftmaker. Briar w topie. Nasz kolega niech ucieknie. O kurde, odpalił Ghosta, jak szybko tam biegnie. Gościu gra Flash Ghost bez Ignite'a, ciekawe. No są te czerwiaki, ale no możemy kolapsaj tutaj na tej Briar. Tu jakiś tepek leci. No też bym zastanowił się dwa razy. Ja tutaj powinienem zamordować, tak? Okej, okay, na spokojnie. Tu w czerwiaki. Na czerwiakach się tutaj troszkę wyleczmy. No i niech nasze chłopaki teraz przejmą te czerwiaki. Że on tam będzie chciał czegoś szukać. Okej, okay, no on tam Lissandrą jest w topside cały czas, bez żadnego polotu. Więc my teraz możemy sobie tutaj wziąć cały tower. Oj, tam double kill będzie. Nice. Super robota. My możemy brać ten tower. Parę plecików tutaj spadnie. Oj, tam jakiś tragiczny dive wyszedł. Kolejny plate. No tacy dziani będziemy. Nie wiem, że jesteśmy 2-0, no to jeszcze creepy się zgadzają. 10 creepów na minutę prawie. Plate'y spadły, ale możemy kontrolować dalej. Chyba, że czerwiaków nie wzięliśmy. Ale w sumie lepszy double kill tam niż wzięcie tych trzech czerwiaków. Zobaczymy, co on wymyśli. Okej. Okay. No ja trochę zintowałem, nie będę ukrywał. Ale ja bardzo dysrespektuję Briar, bo ten czepel się wydaje taki, że nie, niby useless, a jednak kurczę taki do końca nie jest i całkiem sporą tą bombę ma. Więc trochę my bad z mojej strony. Tutaj my bad nie może być nie z mojej strony. No ale mogłem trochę przestać tak dysrespektować. Mogłem się po prostu cofnąć grzecznie i nic nie zrobić. Jednak chciałem trochę przyświrować, no ale jest jak jest. Ważne, że mam tower, mam półtora itema. On weźmie cały tower? No weźmie cały tower, niestety. Uda mu się to. Towery też całkiem szybko się bierze. Jakaś R-ka poleciała. Od Briar. Pytanie gdzie? On tu idzie. Niech oni uważają na tym bocie, ale ja będę zaraz za nią. Tutaj nie ma się czego bać. Ty, on nie poleciał dalej. No to lecimy z nim. No, odpalił tutaj jeszcze Ghosta. Okej, ta nie żyje. Jeszcze sobie skiuska dobijemy. No i klasa, weźmiemy teraz jeszcze bot tower. No nie wiem, co oni tutaj chcieli. Dziwne, że on nie wziął tego E po prostu.
Wlećmy się jeszcze na tym grąpie. Q, dodatkowe Q. Zobaczcie teraz, jaki ten heal będzie potężny. 480. Tego jeszcze nie grali. Możemy teraz dopuszczać mida, zostawmy tej warda. Mamy elegancko zwardowane. Nie wiem, czy nasz Hekarim nie robi Heralda. To jest dziwne z jego strony. Tyle spoko, że Wladimirem nie trzeba się cofać, bo masz pojebany healing. Tom Lilach raczej zbyt dużo tu nie zrobi, ale tak dla bezpieczeństwa po prostu się cofnijmy. Weźmy sobie Blue Buffa, pomyślisz Blue Buff, po co ci Blue Buff na Wladimirze? Po pierwsze, nikt w naszym teamie nie może go wziąć inny sensowny, a po drugie dostaniemy trochę CDR-a. 10 CDR-a piechotą nie chodzi, CDR-a może raczej hejsta, żeby być precyzyjnym. Prawda, chłopaki teraz w bocie się wywrócą. My fajnie jakbyśmy wzięli tego Heralda, ten Herald tam stoi i aż się prosi, żeby go wziąć. Nasz zawodnik powinien się ku niemu skierować i go już dawno zrobić. Rób tego Heralda, Gostek. Jako, że oni wszyscy w bocie gdzieś latają i nie wiadomo czego szukają, ja po prostu mogę sobie bić tower na midzie. To zostaw tego Ezreala, miłość boską, graj to. Do mnie idzie Briar. Czy ja mam się czego bać? No sama Briar raczej nic mi nie powinna zrobić. Mam dwa levele nad nią. No po prostu w nią lecimy. No ale chyba jakbym flashnął, to może bym ją zabił, ale nie do końca czułem to obrażenia, więc tak chciałem po prostu ją wypędzić. I nie wiem po co oni tam robią. Nasz Hekarim gdyby nie pajacował tam, tylko po prostu pobiegł i wziął Heralda, to już jest taki koniec gry. Bo tak to oni tracą kurwę czasu na bocie. My bierzemy Heralda, bierzemy mid tower, bierzemy top tower, bierzemy wszystko co się da. Mamy tyle expa na solo lanerach. Oni co mają? No w sumie to nic. Jestem tu. Jak coś to my go widzimy i on nas też widzi. Taki miecz obusieczny. Dobra, teraz tutaj tak przyczailiśmy się troszkę. Okej, okay. Oj. To żeś odjebał. Ale dobra, no ja tu odpalam ghosta. Teraz tako. Oj, czy ja umrę? Nie, żyję. Tak czułem, że żyję. Chociaż myślałem, że nie dostanę tego drugiego tower shota, dlatego też nie chciałem specjalnie flashować, ale spoko. Trochę głupie, że on ją pociągnął agro w momencie, gdy już byliśmy out. No i teraz możemy kupić na następny item albo Cosmic Drive'a, albo ja po prostu pójdę w Rabadona, tak mi się wydaje, że to powinno być spoko. Bo radzę, żeby iść tutaj pod tanka, jak to kiedyś w zwyczaju miał Elite 500. Ale ja chyba będę większym koneserem po prostu pójść od tej w czapę Rabadona. Tutaj trochę zagubieni. Siup. Żegnamy. No i na mnie się już nie da nic zrobić, bo przeskalowaliśmy tym Wladimirem całą grę. Mamy 13 level. 13 level to jest duży spike na tym Wladimirze. No i też mamy dwa itemy, no 2,5. Teraz jeszcze czapką dopchamy. To już w ogóle będzie. Na tą Kaylee tylko trzeba by uważać, bo ona jest całkiem silna. Ale teraz nawet życie, jakbyś był tą Briar. Dobra, tu powiedział Tepek, idzie do mnie ten. Cała mafia do mnie idzie, ja tutaj dużo ściągnąłem ludzi. Dużo presji, a oni koniec końców nic z tego nie mają. 4 ziutków na mnie, oni tracą tier 2 w tym czasie, ja to przypominam tylko. A jestem zwykłym Nosferatu Wladimirem. Zwykłym chłopakiem ze skromnego miasta. Ty podchodzisz, rzucasz combo. Pierdalasz. Doczujesz to wszystko. Rzucasz dalej, on chyba jeszcze nie ma erki. Tu lecimy na tym. Teraz na spokojnie. On bez erki. My flashujemy. Zabijamy go. Zabijamy tego. Potrójne bójstwo. I w ten sposób wywozimy tutaj. Teraz mógłbym się jeszcze cofnąć i kupić Rabadona. To już by była niezła akcja. Tutaj sobie rzucę w bo mogę. I weźmy teraz ten tower. Weźmy inhibitor. Weźmy na Shora tak szczerze. Zrikolujmy i po prostu to skończmy na raz. Chodźcie panowie w na Shora. Tak po prostu. Robimy tego na Shora, cofamy, idziemy na zakupy, biegniemy midem i kończymy. Taka prosta, piękna egzekucja. Briar tutaj będzie chciała zerkować, więc jak dla świętego spokoju wychodzimy z zasięgu, żeby przypadkiem nie dała nam Fira. On tutaj zerkował. Nie wiem co autor miał na myśli, a my się grzecznie wycofajmy. Ja kupuję czapkę, kupię sobie podkę, bo i tak raczej tutaj będziemy kończyć grę, więc możemy dopchać tą podką. 755 AP mamy, w momencie gdy enemy zawodnik ma ledwo co 1,5 itemu i tego AP dokładnie 236. Nie będę nawet tam tracił czasu, żeby iść w jej stronę. Zresztą Garen chyba powinien nam wyjaśnić. Idziemy po prostu midem i skończmy ten cyrk. A co oni robią tutaj? Let's go mid. Duże Q. Reczka. Tutaj rzućmy plamę, żeby zdodżować. Wybiegnijmy z tego. Znowu, powoli. I tak gramy, nie?
Na dwa tempa, jak to mówią. Nadal gościk jest, więc możemy to jeszcze nadal biec w kogoś. Okej, okay. Szybka akcja. Teraz z plamy go zabijmy. Tego tak, o. Ojojoj. No ten Vladimir bije trochę za dużo, nie? Nie będę ukrywał. Ale możemy teraz sobie po prostu skończyć. Top. Tak ta gra będzie wyglądać, więc szybki stomping. Elegancko ten Vladimir tutaj siadł. Zaraz GG. Dajmy honor dla Herakima. Spoko zagrał. Damage taki. Plus 38 LP, 42 w platynie 1. Powoli zbliżamy się do bram Emeralda. No i to było na tyle. Do zobaczenia jutro o 14. Cześć!